Fion. Ania, czuję się. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Tu jest jeden, a tam pod Pana godność? Górski Jacek. Górski Jacek. Chodź, tu nisko. O tak, to górnie pupę twoją widziałam. To lepiej nie kręć. Znaczy ja, nie, moja rodzina stąd pochodzi. Ja, no. Mieszkałem, ja już mieszkałem po tamtej stronie. Ja, tu pan, było... ja pamiętam tu sklep tam na rogu gazety był w oczy. Na to się wyprowadzili ludzie. A w tym budynku myśmy mieli chyba tam na ulicy. No szkoda pewnie, no człowiek jeszcze młody jest, jeszcze popracował parę lat. Może pan się przedstawić? Ryszard Brojak. Funkcja? Kapitan. Znaczy szyper, nie? Kapitan, że drugi przybrzeżnej moje wykształcenie, nie? Wyłączony zawód, nie, ale jako szyper tutaj wyglądał. Kapitanie, płynie pan... Tak, bo ja cię będę mówił. Zamknij oczy. I całą nasz. Szymek, Szymek, drzewo, prawo. Prom cywilny pojawił się w drugiej połowie XIX wieku, jeszcze po drugiej stronie, nieco w prawo od tego przyczółka obecnego promu Wisłoujście, możemy zobaczyć stary prom. Pływającego w poprzek rzeki raczej nikt tak jak my dzisiaj promu Wisłoujście nie żegna. Proszę Państwa, prom Wisłoujście powstał daleko stąd. Powstał w Kędzierzynie Koźlu. To jest stocznia, tam jest stocznia rzeczna, która się chwali tym, że jest na setnym kilometrze Odry. Był to rok 74, a w 77 roku po przeholowaniu kadłuba najpierw do Szczecina, a potem do Gdańska, po wyposażeniu go oczywiście w Szczecinie we wszystko, co prom powinien mieć, przepłynął, przeholowano go do Gdańska i początkowo miał pływać na przeprawie Świbno-Mikoszewo. No ale zdecydowano ostatecznie, że będzie pływał tu właśnie w Wisłoujściu. Zbudowano te przyczółki. W 77 roku prom rozpoczął kursowanie.
Prom jest, proszę Państwa, jednostką dość osobliwą. Proszę opatrzyć, możemy teraz zobaczyć go nie w poprzek rzeki, ale wzdłuż rzeki. Proszę mi powiedzieć, gdzie on ma dziób, a gdzie ma rufę? Ani tu, ani tu, proszę Państwa. On nie ma dziobu i rufy. On ma stery i śruby po obu stronach i w obie strony może płynąć z tą samą prędkością. To jest statek dwustronny. Zabierał, dzisiaj już trzeba w tej chwili powiedzieć, około 50 osób na pokład, 18 samochodów. Dziennie pływało nim około 2000 ludzi. Co będzie dalej z promem, proszę Państwa? Serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie tutaj. Myślę, że prom może być zadowolony, że go tak pożegnaliśmy.